Kilka tygodni temu na Facebooku pojawił się nowy fanpage pod tajemniczą nazwą Leśna Załoga. Stronę założyło kilka osób z naszego miasta. Żeby sprawdzić, kto się za tym kryje, udaliśmy się do lasu. No już od wielu lat spotykamy się właśnie wspólnie, razem z dziećmi, bo jesteśmy taką grupą przyjaciół właśnie, którzy chodzą często do lasu. I idąc właśnie za takimi ideami promującymi, bo jest dużo bardzo takich w Polsce, takich leśnych rodzin i takich leśnych inicjatyw, takich leśnych kręgów, które promują właśnie spędzanie wolnego czasu na powietrzu, postanowiliśmy się też otworzyć i zaprosić Was do naszego świata i właśnie tak powstała ta Leśna Załoga. Już robiłyśmy oprócz naszych takich spacerów w naszym gronie, robiliśmy już taki spacer, takie wydarzenie na Facebooku, gdzie też było duże zainteresowanie i naprawdę bardzo fajnie nam się udał ten spacer i planujemy to robić regularnie. Parę lat temu zainteresowałam się właśnie edukacją alternatywną. Poznałam też różne idee promujące, zmieniające mój pogląd na postrzeganie dzieci i świata. Zdałam sobie sprawę, jak ważną rolą i istotną sprawą jest spędzanie wspólnie czasu wśród przyrody. Zafascynowałam się też leśnymi inicjatywami, w tym właśnie leśnymi przedszkolami, których pełno jest właśnie w krajach skandynawskich i w Polsce coraz więcej takich miejsc powstaje. Dużo się możemy nauczyć od siebie nawzajem, od lasu również, ale i od dzieci, bo dzieci w sobie mają taki naturalny zachwyt nad światem. Ja właśnie wędrując razem z dziećmi po lesie, no dostrzegam coś, czego kiedyś może nie widziałam albo o tym zapomniałam, jak, no nie wiem, no odpowiedzmy nawet od samych tych odgłosów przyrody, od nie wiem, wędrówek jakichś owadów, od tego, jak zmienia się przyroda w ciągu roku. To bardzo dzieci fascynuje właśnie, jak wygląda las no, jesienią, zimą. To, że razem możemy poznawać no, tajemnice świata przyrody, właśnie, że widzimy różne znaki typu ślady na ziemi i potem możemy, jak mamy szczęście, spotkać właściciele tych śladów, a też nam się to często zdarza. Oczywiście no, promujemy i szanujemy też szacunek ten jaki do przyrody i dzięki temu, że szanujemy przyrodę, szanujemy też i siebie nawzajem. Inspiracją do działania dla nas była książka Ostatnie dziecko lasu Richarda Louva. On twierdzi, że ukuł tam takie sformułowanie zespół deficytu natury, twierdząc, że współczesne dzieci spędzają zbyt mało czasu w naturze czy po prostu na dworze. I on osobiście łączy na podstawie różnych badań ten zespół deficytu natury z różnymi dolegliwościami czy chorobami cywilizacyjnymi, które coraz częściej dotykają coraz najmłodsze osoby. Przypominając sobie nasze dzieciństwo, ja pamiętam je tak, że było non-stop na dworze, że to było czas spędzony na dworze. Mieliśmy swoją bazę, swoją bandę, a do zabawy to, co znaleźliśmy na drodze. I my tego chcemy dla naszych dzieci, żeby mogły doświadczyć po prostu świata. Niekoniecznie przed telewizorem, niekoniecznie dziką przyrodę oglądać na ekranie, ale jej po prostu doświadczyć. Coraz więcej osób dostrzega potrzebę obcowania z naturą od najmłodszych lat. Na początek grupa zajęła się organizacją spacerów po puławskim lesie. Powoli grupa osób wspierających działania Leśnej Załogi się powiększa. Jak udało nam się dowiedzieć, docelowo w Puławach miałoby powstać leśne przedszkole. Naszym marzeniem jest, żeby w Puławach powstało właśnie takie leśne przedszkole, gdzie dzieci spędzają większość czasu na dworze bez względu na pogodę, bo wierzę, że nie ma złej pogody, jest tylko no, nieodpowiednie ubranie tak naprawdę. To jest bardzo istotne właśnie dla dzieci, bo dzięki temu uczą się i koncentracji i świadomości. To nie jest tak jak na zwykłym placu zabaw, jakimś tam teraz są takie popularne bardzo te miękkie takie wyściółki, że dziecko upadnie na miękką posadzkę, a w lesie po prostu każdy krok jest świadomy. Dziecko musi wiedzieć, jak stawiać kroki, żeby się nie przewrócić. Ćwiczy swoje zmysły. Planujemy zaprosić też do współpracy ludzi takich fascynatów lasu i spędzania czasu w lesie typu ornitologów, botaników czy survivalowców, żeby uczyć się od siebie nawzajem, bo to bardzo cenna wiedza.
dla nas i dla dzieci i obiecujemy, że na leśnych spacerach się nie skończy i pójdziemy z tym dalej, także zapraszam do śledzenia naszej strony na Facebooku, bo tam wrzucamy informacje o wydarzeniach i o istotnych dla nas sprawach, poruszamy tam istotne dla nas sprawy.